pewnie każdy wywiad telewizyjny gdzieś tam przeplata się jeden temat. 98 rok, pana występy w Anwilu Włocławek i ten sławny mecz ze Śląskiem Wrocław. 5 sekund do końca trafia pan też trójkę w takich niesamowitych okolicznościach. Sekunda do końca, piłkę bierze Jacek Szykała i trafia rzut chyba, który przychodzi do historii polskiej koszykówki. No tak, z jednej strony to mnie prześladuje, a z drugiej strony cieszę się, że uczestniczyłem w takim wydarzeniu i że to mój rzut poprzedzał, jak gdyby rzut Jacka. Nawet ostatnio trener Urlep wspomniany był ten mecz i rzut Jacka, także a z jednej strony fajnie pamiętam tą euforię, że już niby wygraliśmy i następnie gorycz porażki, no ale taki jest sport i tak musi być. Pamiętaj, 15 sezonów w Stali Stalowa i to na poziomie pierwszej ligi Ekstraklasy, 5 sezonów w Anwilu, również jako kapitan Bielitu. No to duży zaszczyt mam, to była w tym czasie obok Śląska jedna z najlepszych polskich drużyn. Występy w Polonii Warszawa, też jeden sezon, jeden w Stali Ostrów. No, piękna zawodnicza kariera, później kontuzja, zerwanie wiązadłów krzyżowych w Polonii. Wrócił pan po długiej rehabilitacji, ale jak on był na stronie wywiadu, już mówi, nie bardzo chciał z głowy. No tak, właśnie. Jeżeli w głowie ma się pewną wizję, a ciało nie jest w stanie tego zrealizować, no to organ to już człowiek zaczyna się męczyć i to jest znak, że trzeba dać sobie spokój i no, spróbować czegoś innego. Płynnie przeszedł pan do pracy trenerskiej, ale głównie drużynami młodzieżowymi, no bo to też Stalowa Wola, później projekt taki, można powiedzieć, współautorski Kuźnia Stalowa Wola, praca z kadrą U16, między innymi z trenerem Szambalanem i z Jackiem Kozińskim. Z Marcinem. Marcinem Kozińskim współpracowaliście? Tak, jeszcze wcześniej też byłem przy reprezentacji z trenerem Onufrowiczem. Także no, było trochę tej zabawy z reprezentacją i to cieszy, że mogłem na jakimś troszkę wyższym poziomie niż klubowy sobie popracować z chłopcami, którzy byli predysponowani i których wyselekcjonowaliśmy. Wielu z tych chłopców w tej chwili zasila szeregi Ekstraklasy czy pierwszej ligi, także miło będzie nawet z pozycji tej, w której się znalazłem teraz, nawet przeciwko niektórym zagrać. Długo zastanawiał się pan nad propozycją, która padła z prezesa Waliszewskiego i Michał złożył mi taką propozycję, później prezes na to przystał. No szczerze powiem, że nie było zbyt wiele czasu. Drużyna z Krosna znalazła się w takiej sytuacji, jakiej w tej chwili widzimy. Jesteśmy 5 meczy do końca rozgrywek. Chcemy utrzymać się w lidze. Mamy trochę problemów z kontuzjami. Myślę, że to jest najważniejszy czynnik. No ale na pewno myślę, że jakieś nowe spojrzenie i też dla chłopców jakaś świeża krew się przyda i być może dzięki temu uda nam się utrzymać pierwszą ligę. Obserwował pan rozgrywki pierwszej ligi? Przed podjęciem decyzji? Od pewnego czasu obserwowałem mecze. No, mam kilku kolegów, którzy tam prowadzą zespoły pierwszoligowe, także interesuje mnie też, jak oni tam sobie radzą. No a tak bardziej wnikliwie, no to ostatni ten czas. Kilku zawodników zna pan, na pewno Dawid Zagłano, bo to może być krajem chłopak ze Stalowej Woli. Szymon Sobiech chyba też jeszcze... Szymon był w mojej reprezentacji, tak. No, Rompę Sebastiana znam też, bo był w reprezentacji wcześniejszej, a nasze reprezentacje tam na zgrupowanach się często przenikały. Zresztą, no jeżeli się siedzi w tej koszykówce młodzieżowej, to większość tych zawodników, którzy są selekcjonowani, no to są nam znani, wiemy mniej więcej na co ich stać i czego możemy od nich wymagać. Czy jak nazywał już pan główne problemy, oprócz kontuzji, no bo to niewątpliwie jest spore wyzwanie, żeby jakoś poukładać tak ten zespół, żeby po 6 czy 7 udało się być na parkiet i zagrać na mecz przeciwnika. Znaczy powiem tak, że na pewno pierwsza rzecz to trzeba, żeby chłopcy uwierzyli w to, że mogą grać na swoim poziomie, bo to jest na pewno w głowach im siedzi, że nie grają pełnym składem, że nie ma kolegów, na pewno też zmęczenie dochodzi do tego.
No, kilka porażek te, też nie przyczyniło się do tego, żeby była, powiedzmy, jakaś tam hura optymizm. No i myślę, że głównie to jest przyczyna zmiany trenera i dania im jakby nowego impulsu. Debiutuje pan w sobotę z meczem WKK Wrocław. Mecz wyjazdowy, zresztą dwa mecze wyjazdowe, bo tydzień później też na wyjeździe. No i mecze zostało pięć właściwie, żeby się utrzymać, tam zakładam, że potrzeba wygrać jedno spotkanie. No, myślę, że dobrze by było dwa spotkania wygrać. Będziemy do tego dążyć. Jeżeli się uda, jeżeli chłopcy będą wcześniej wracali, no to oczywiście jak najwięcej spotkań chcemy wygrać. Ale wydaje mi się, że no te dwa to jest takie pewne minimum by było, żebyśmy byli pewni, że się utrzymamy. Jeden mecz jeszcze, biorąc pod uwagę układ, terminarz, mecz z Księżakiem, który jest ostatni, no to wiadomo, gdybyśmy poprzegrywali wszystko i ten ostatni mecz, no to jest duża loteria wtedy. Co będzie takim znakiem rozpoznawczym drużyny Romana Felicy? Myślę, że na razie za krótko jest, żeby to ocenić. Wczoraj spotkałem się z chłopcami praktycznie pierwszy raz. Też zobaczyliśmy, co tam sobie potrafią w krótkich jakichś grach jeden na jeden. Także dzisiaj są drugie zajęcia. My jeszcze musimy dopasować taktykę, zastanowić się, czy w tak krótkim czasie jest sens, żeby wprowadzać coś nowego, czy po prostu tylko udoskonalić to, co już jest w tej chwili, przynajmniej starać się udoskonalić, także no, żebyśmy mogli na następne mecze wychodzić z większą pewnością siebie. Ale na pewno będziecie potrzebować tych dwudomowych meczów, jednym już pan wspomniał, to Księga Głowicz, mecz, który kończy w ogóle sezon. Po meczu w Lublinie 30 marca mecz z Opolem, to właśnie. Niewątpliwie kibice muszą dać też ten impuls, żeby się tym szóstym zawodnikiem, który pociągnie zespół w tym trudnym momencie. Oczywiście, kibice zawsze tutaj wspierali swój zespół, zapraszamy wszystkich kibiców, jest to dla nas trudny czas i prosimy o wsparcie dla tego zespołu. No wiadomo, że mecze u siebie też nie są meczami łatwymi, bo to dochodzi też dodatkowa presja, chłopcy się chcą dodatkowo pokazać jeszcze z jak najlepszej strony. Także no mówię, pięć meczy. Nie będzie łatwo, ale jesteśmy optymistycznie nastawieni. Dziękuję.